7 października 1998 roku 46-letni łódzki taksówkarz Wojciech Krasoń odwiózł rano swego syna do szkoły. Około 10 był już w pracy i przyjął kurs. W porze obiadu jego żona bardzo zaniepokoiła się brakiem wieści od męża od dłuższego czasu i zaczęła do niego dzwonić. Jego komórka jednak milczała. Wieczorem tego samego dnia szef pana Wojciecha Złożył zawiadomienie o zaginięciu na policji. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, jak już pewnie się domyślacie, rozegrała się w Łodzi pod koniec 1998 roku. Jednak zanim przejdę do tego, co przytrafiło się panu Wojciechowi. Musimy się cofnąć o parę dni albo parę tygodni, kiedy niejaki Piotr Domański wpadł na pewien plan. Zanim jednak przyjdziemy znowu do niego, w sensie tego planu, pokrótce przedstawię wam Piotra Domańskiego. Więc w 98 roku miał on 23 lata, studiował na Politechnice Łódzkiej i był opisywany jako raczej zamknięty w sobie i spokojny student. Pochodził z normalnej, raczej zamożnej rodziny, a rodzice troszczyli się o niego. Więc ten plan, o którym wspomniałam, polegał na tym, że nie do końca jakby udało mi się dotrzeć, jaki był powód tego, co wymyślił. Na pewno chciał zdobyć duże pieniądze, tylko nie wiem, czy jakby potrzebował je na coś konkretnego, czy po prostu stwierdził, że fajnie by było mieć pieniądze, no to zrobię coś takiego. Ogólnie ten plan polegał na tym, że miał kupić dużą partię narkotyków od dealera, no i sprzedać je z większym zyskiem. Jakby kto nie wymyśla takich planów na co dzień, prawda? I jakby już na tym etapie natrafił na pewien problem w realizacji tego planu, ponieważ nie było go stać na zakup tych narkotyków, więc w celu ich zakupu wypłacił z konta swojego brata 10 tysięcy złotych. Używam takiego sformułowania, bo takie padało w źródłach. Nie jestem pewna, czy to była pożyczka. Chyba tak, bo tak jakby wynika z dalszego rozwoju wydarzeń, ale jakby ten brat na przykład się nie pojawia w tej historii, poza tym, że z jego konta właśnie było wzięte te 10 tysięcy złotych. No i jakby idąc dalej w toku tego planu, Piotr Domański przekazuje te pieniądze dealerowi oraz ustala datę i miejsce odbioru narkotyków. Nie będę ukrywać, że nie znam się na transakcjach narkotykowych, myślę, że to nie jest powód do wstydu, ale wydaje mi się bardzo dziwne zachowanie Domańskiego, w sensie, że najpierw przekazuje całe pieniądze i dopiero później w jakimś innym miejscu i czasie ma odebrać narkotyki, bo jakby nie wiem, co sprawia, że tak ufa temu dealerowi, że wszystko będzie w porządku, a jakby no jeśli coś będzie nie tak... To nie ma się komu poskarżyć. W sensie, no wiadomo, na policję nie pójdzie z tym, że ktoś mu nie dał narkotyków, za które zapłacił. W każdym razie yy, myślę, że Piotr Domański nie zastanawiał się nad tym zbyt długo, bo jakby ten dealer go oszukał po prostu. No i nie pojawił się na tym umówionym miejscu i zniknął z pieniędzmi. No i jakby tutaj problemy dopiero się zaczynają, bo okazuje się, że. Te pieniądze, które Piotr Domański wziął, czy też pożyczył od swojego brata, ten z kolei pożyczył od ich ojca, który domagał się zwrotu pożyczki już po kilku dniach. Więc Piotr Domański wymyślił kolejny fantastyczny pomysł, ponieważ stwierdził, że potrzebuje pieniędzy teraz już pilnie. Więc chyba najbardziej logicznym, co mu przyszło do głowy, było to, żeby napaść na kantor. Czy też konkretnie w sumie na właściciela tego kantoru? Nie, nie wiem, jaki tam był plan dalej, bo jakby. No zresztą zaraz wam opowiem, co tam się wydarzyło. Może ktoś z Was zrozumie i da mi znać o co tam chodziło w tym planie. W każdym razie wymyślił, że napadnie na właściciela kantoru na widzewie. W tym celu potrzebował po pierwsze broni, którą zakupił na górniaku, a po drugie samochodu, żeby jakby oddalić się z miejsca zdarzenia szybko i skutecznie. Przygotowywał się do tego napadu przez jakiś czas, właśnie kupując broń, a poza tym przez kilkanaście dni obserwował ten kantor i jego właściciela, żeby pewnie poznać jego zwyczaje i jakoś konkretnie zaplanować ten skok. W końcu nadchodzi dzień 7 października 1998 roku i właśnie około 10.00 Domański zamawia kurs taksówką, w sensie zamawia taksówkę. Ten kurs realizuje Wojciech Krasoń, o którym wspominałam na początku. Ma on 46 lat, jest stateczną głową rodziny. Jego koledzy uważali, że był przesympatyczny, pomocny oraz uśmiechnięty. Około 10.00 Domański wsiada do taksówki Krasonia. Jadą przez kilkanaście minut po mieście, po czym Domański wyjmuje pistolet i z tyłu strzela pięć razy w głowę Krasonia. Jak łatwo się niestety domyślić ofiara ginie na miejscu, Domański jego zwłoki umieszcza w bagażniku razem ze swoimi zakrwawionymi spodniami. Tak jak już mówiłam na początku, jego nieobecność jako pierwsza zauważa żona, która nie ma z nim kontaktu od kilku godzin i zaczyna do niego dzwonić, no ale jakby wiadomo jego telefon nie odpowiada, ten telefon zresztą Domański ukradł z tego co kojarzę. Zawiadomienie o zaginięciu składa na policji szef Krasonia. Poza tym, że policja oczywiście przyjmuje to zgłoszenie i rozpoczyna poszukiwania, to koledzy Krasonia, taksówkarze, zaczynają go szukać, powiedzmy, na własną rękę i komunikują się przez radio. Jeśli chodzi o Domańskiego, no to tak jak mówiłam, ma on już broń, której niestety zdążył już użyć. Ma też samochód, co nie wiem, dla mnie ten plan jest jakiś strasznie dziwny. W sensie, już pomijając fakt, że pierwsze, co mu przychodzi do głowy, to napaść na kantor i napaść na właściciela, żeby zdobyć pieniądze, to no okej. Okay. Ale no, zakładając, że potrzebował samochodu i mocno liczył się z tym, że no, złamie prawo, żeby zdobyć ten samochód, to jednak wydaje mi się, że no nie wiem, żeby od razu kogoś zabijać dla tego samochodu. Bo w sensie czemu nie mógł ukraść po prostu komuś samochodu? No nie wiem, bardzo fajny typ. W każdym razie nie wiem, co się z nim dzieje przez najbliższą około dobę. 8 października następnego dnia po zmroku. Domański tym samochodem, w którym dalej znajdują się zwłoki krasonia, podjeżdża pod ten upatrzony kantor, obserwuje go przez kilkanaście minut, zauważa właściciela kantoru gdzieś tam w okolicy, wybiega z samochodu, podbiega do niego, strzela z bliska. Po czym, jakby wystraszył się tego huku wystrzału, i ucieka stamtąd, jakby nic nie robiąc, w sensie nie zabierając żadnych pieniędzy, co było celem tego napadu. Wraca tam po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach, jak się upewnia, że nikt go nie ściga. I ogląda zwłoki i okazuje się, że był to pan Wiesław Człapa. Jest to jego druga ofiara. Ma on 62 lata, jest też głową rodziny. Pracuje jako dozorca parkingu na widzewie. Dobrze słyszeliście? Domański się pomylił. I zabił nie tę osobę, którą planował. Po prostu pan człapa był podobny do właściciela kantoru, i z tego tylko powodu zginął. No i w tym momencie prawdopodobnie Domański już zupełnie panikuje, bo jakby wbrew pozorom jego działania mają coraz mniej sensu. No i zabiera zwłoki Wiosława Człapy, umieszcza je na tylnym siedzeniu w samochodzie. Jeździ przez jakiś czas bez celu po mieście, pewnie się chciał namyślić, co teraz dalej zrobić. W międzyczasie, tak jak wam wcześniej powiedziałam, trwa... Poszukiwanie, no w zasadzie krasonia i jego samochodu, no bo jakby wiadomo, że zniknął on i nie wiadomo, gdzie jest jego samochód. Jeszcze jakby no, nikt nie wie, że on niestety już nie żyje. No i szuka yy, tego samochodu policja oraz taksówkarze, i taksówkarze porozumiewają się przez radio. Około 19.00, któryś z taksówkarzy zauważa czarnego Mercedesa należącego do Krasonia na ulicy Wacława i rozpoznaje go po charakterystycznych felgach. No, i jakby wiadomo, rzuca komunikaty przez radio, i w ogóle okazuje się, że najbliżej tego Mercedesa jest Piotr Różejewicz, który akurat tego dnia ma wolny i po prostu jedzie ze swoją żoną i małym dzieckiem w odwiedziny do jego rodziców, zdaje się. No i jakby sam z własnej woli przyłącza się do tego pościgu, rusza za tym Mercedesem. Po jakichś 3-4 kilometrach Domański uderza w szopę. Mniej więcej na styku ulicy Bankowej i Śląskiej. Tak zakładam, dlatego że w jednym źródle było, że na Śląskiej, a w drugiej na Bankowej, a te ulice jakby się łączą w pewnym miejscu, więc tak zakładam, że mniej więcej tam. W tym momencie, jak on uderza samochodem w tą szopę, to Różejewicz nie wie, że to jest drewniana szopa i że kierowcy tego Mercedesa, którego ścigał, nic się nie stało, więc wyskakuje ze swojego samochodu, biegnie w stronę tego Mercedesa i Domański wybiega ze swojego samochodu. I strzela do Różejewicza. Trafia go w szyję i ucieka. Różejewicz no po prostu umiera na rękach swojej żony i na oczach swojego dziecka. Także no naprawdę straszna tragedia. Taka nie do wyobrażenia. Nagle pojawia się taki wątek wspólnika Domańskiego. Ponieważ... Jacyś świadkowie widzieli, że z tego samochodu jakby wybiegły dwie osoby, i chwilę później policja zatrzymuje niejakiego Adama M. W następnej kolejności robią oględziny tego Mercedesa należącego do Krasonia i znajdują tam właśnie zwłoki Wojciecha Krasonia i Wiesława Człapy oraz zakrwawione spodnie Domańskiego, w których zostawił swoją legitymację studencką. Ta cisza jest wymowna. W każdym razie, jeśli chodzi o Adama M. Zostają sprowadzone psy do pomocy przy tych oględzinach, po powąchaniu jakichś przedmiotów, które y, znajdowały się w tym samochodzie, wskazują na Adama M. Ze względu na to i ze względu na zeznania świadków, prokuratura stawia mu zarzuty współudziału w potrójnym morderstwie, ale to wam od razu powiem... Że okazuje się, że on w ogóle nie miał nic wspólnego z tym i nawet nie znał Domańskiego, tylko po prostu miał pecha, że totalnie znalazł się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie, bo wyglądało to w ten sposób, że on należał do grupy zajmującej się wyłudzaniem okupów za skradzione auta i po prostu tego 8 października... Umówił się z jedną ze swoich ofiar gdzieś tam właśnie w okolicy tego miejsca, w którym Domański wjechał w tę szopę i zastrzelił Różejewicza. I po prostu jak zobaczył całą tą obławę, która goniła Domańskiego, to pomyślał sobie, że to on jest celem tej obławy, że to jego gonią. No i absolutnie spanikował, zaczął uciekać i zamówił taksówkę przez telefon. Tylko po prostu kierowcy, taki blady, spocony, przerażony mężczyzna, wydał się bardzo podejrzany w tej sytuacji. W ten sposób doszło do jego zatrzymania. Domański wykorzystuje zamieszanie, ucieka, wbiega na podwórku kamienicy i zaczyna strzelać do przypadkowej osoby. Na szczęście tym razem nie trafia. Później wdrapuje się na dach ciągu komórek, gdzie w jakiś sposób się ukrywa, i jednocześnie obserwuje poszukujących go taksówkarzy i policjantów. Gdy ci się rozeszli, Schodzi z tych komórek i jedzie autobusem do swojej babci, do wsi Żelechlinek pod Piotrkowem, czyli jakieś 55 km od Łodzi. Tam spędza tylko kilka godzin, więc podejrzewam, że babcia nie jest świadoma tego, co zrobił, po prostu niby ją odwiedza. Następnie udaje się w stronę Opoczna i kilka kolejnych dni... Mieszka w pustym domku letniskowym we wsi Dęba Opoczyńska. Następnie przenosi się do Fryszarki i tam znowu zamieszkuje, powiedzmy, czyli włamuje się do jakiegoś pustego domku letniskowego. Tamte okolice zna całkiem dobrze, ponieważ często spędzał tam wakacje ze swoimi znajomymi. Ma możliwość długiego ukrywania się tam, ponieważ jedzenie, odzież i pieniądze dowożą mu koledzy ze studiów, 22-letni Radosław A. oraz Maciej P. Dzięki z nim zresztą policja później wpadnie w końcu na trop Domańskiego. W międzyczasie w łodzi zostaje utworzona specjalna grupa składająca się z 12 osób, której celem jest znalezienie mordercy, taksówkarzy i pracownika parkingu. Oczywiście policjanci wiedzą, kogo szukają, dzięki temu, że Domański był uprzejmy zostawić w spodniach swoją legitymację studencką. Oni od początku podejrzewają, że on ukrywa się gdzieś w jego rodzinnych okolicach, tam skąd po. Pochodzi w okolicach Piotrkowa. Nawet wyznaczyli konkretny teren, w którym najprawdopodobniej gdzieś się ukrywa. Tylko problem w jakby przeszukaniu tego terenu polega na tym, że jest tam właśnie bardzo dużo lasów i też bardzo dużo takich domków letniskowych, czyli mnóstwo potencjalnych kryjówek. Więc raczej takie przeszukanie po prostu nie byłoby skuteczne. Musieliby mieć bardzo dużo szczęścia, żeby akurat trafić na Domańskiego. Mniej więcej w tym czasie taksówkarze fundują nagrodę wynoszącą aż 20 tysięcy. Dla informatora, który pomoże doprowadzić do ujęcia podejrzanego o temorderstwa. Dawański, kiedy się ukrywa, prowadzi pamiętnik, w którym pisze na przykład tak. Znowu zaczynam marzyć. Widzę piękne czarne BMW 325, odpicowane, że głowa mała. W środku ogolony prawie na wysokość, ciemne okulary, cygaro w gębie. dobra givera pod pachą. Żyć nie umierać. I do tego dążę. tak ma być. Właśnie po to zszedłem z prostej ścieżki. Oczywiście śledztwo jest prowadzone cały czas. Policji udaje się ustalić, że Domański co jakiś czas bywa w Inowłodzu, więc po prostu zaczynają tam na niego jakby czekać. W końcu 8 listopada o 19.30 policjantom udaje się złapać Domańskiego w centrum Inowłodza, który jest w ogóle tak zaskoczony, że nie stawia wcale oporu. Policjanci zresztą czekali tam na niego od 12 dni. Jego zaskoczenie jest tak wielkie, że jakby dopiero po czasie orientuje się, że chyba do końca co się dzieje i zaczyna tłumaczyć, że to jest pomyłka i podaje zmyślone personalia, tylko policjanci nie wierzą mu głównie dlatego, że nie zmienił wyglądu, a poza tym w czasie przeszukania znaleziono przy nim dokumenty. W prokuraturze Domański powiedział, że żałuje, że nie ma kary śmierci. Policjanci zwracają uwagę na to, że we Fryszerce, czyli tej ostatniej miejscowości, w której się ukrywał, mógłby spędzić nawet całą zimę, ponieważ ten domek, w którym przebywał, był ogrzewany, a zapasy, tak jak już wam powiedziałam, zapewniali mu koledzy. Dwie godziny po zatrzymaniu Domańskiego, policjanci zatrzymują w Łodzi jego kolegów, najpierw Radosława A., a później Macieja P. Ci znali Domańskiego ze szkoły średniej, a później razem też studiowali. Później policjantom udaje się odnaleźć broń. Okazuje się, że był to pistolet marki Becker-Hollander, kaliber 7,65 mm. Była to broń gazowa, która została przerobiona do strzelania ostrą amunicją. Jak łatwo się domyślić, niedługo po zatrzymaniu Domańskiego zaczyna się jego proces. W sądzie Domański sprawia wrażenie onieśmielonego obecnością kamer, ożywia się tylko w czasie opisu jego profilu psychologicznego, tak jakby sam chciał się dowiedzieć, co nim kierowało. Z tego opisu wynika, że jego inteligencja była wyższa niż przeciętna. Kontroluje emocje, jest chłodny uczuciowo. Przed zbrodnią prowadził zwykłe studenckie życie. Bywał na dyskotekach, interesował się informatyką i motoryzacją. Trenował kulturystykę i utrzymywali go rodzice. Jak sam powiedział, najbardziej żałował krzywdy, którą wyrządził swojej rodzinie. Proces oczywiście jest niezwykle przykry dla rodzin ofiar. Beata Różejewicz, czyli żona Różejewicza, nie ma nawet siły zeznawać na stojąco i opowiada o tym, że mąż umierał jej na rękach, a byli dopiero rok po ślubie. Ewa Krasoń z kolei przede wszystkim zaprzecza temu, że jej mąż, pan Krasoń, miał cokolwiek wspólnego z narkotykami, bo Domański nagle zaczął opowiadać jakąś taką wersję tej historii, że Krasoń miał mu załatwić narkotyki i nie zrobił tego i z tego powodu umarł. W sensie został zamordowany przez niego. Rodzice, brat i babcia Domańskiego odmówili składania zeznań w czasie procesu. Psychiatrzy nie stwierdzili żadnej choroby psychicznej u Domańskiego. Jego obrońca mówił o tym, że oskarżony żyje w świecie iluzji, że napięcia emocjonalne towarzyszą mu w wielu sytuacjach, że zwykły przestępca, imbecyl, zaciera po sobie ślady, a on mimo wysokiej inteligencji nie zrobił tego. Jeździł po mieście charakterystycznym samochodem, w zakrwawionych spodniach, ze zwłokami w bagażniku. Obrońca twierdził, że to nietypowa osobowość Domańskiego była jedną z przyczyn jego irracjonalnych, zbrodniczych zachowań. Sam broderca mówił o tym, że nie rozumie dlaczego tak postąpił i... Też przeprosił na sali sądowej skrzywdzone rodziny, jednak zaprzeczył temu, że jego życie polegało wyłącznie na zadawaniu innym bólu, co jego zdaniem zasugerowała pani Ewa Krasoń, gdy mówiła o tym, że gdyby nie odnaleziono tej legitymacji w spodniach, to on dalej by zabijał. W czasie procesu oskarżony przyznał się do trzech zabójstw, nielegalnego posiadania broni oraz włamania do domków letniskowych, ale nie przyznał się do próby zabicia czwartego przechodnia, tego na dziedzińcu kamienicy, gdzie zaczął uciekając nagle strzelać do przypadkowej osoby. Sąd uznał, że za działaniami Domańskiego stał nie brak logiki, ale zuchwałość. I stwierdził, że włożąc ciało ze sobą mniej ryzykował, niż gdyby próbował się go pozbyć. Realizował swój plan w sposób niedoskonały, ale trzeba pamiętać, że do tej pory był studentem, a nie zawodowym mordercą. Ponadto sąd uznał, że Domański zastrzelił trzy osoby, a czwartą usiłował zabić. I z tego powodu skazał go na dożywotnie więzienie z zastrzeżeniem, że będzie mógł się starać o zwolnienie warunkowe dopiero po 30 latach. I oprócz tego został też pozbawiony praw publicznych na okres 10 lat. Ten wyrok zapadł 20 grudnia 1999 roku, czyli nieco ponad rok po tych wszystkich tragicznych wydarzeniach. Oczywiście od tego wyroku były odwołania, złożono też kasację do Sądu Najwyższego, a on 13 grudnia 2000 roku podtrzymał wyrok. Jeśli może Was interesuje, co stało się z tymi kolegami, którzy pomagali Domańskiemu, jak się ukrywał, to oni zostali skazani za poplecznictwo na dwa lata w zawieszeniu. Po tych wyrokach jeszcze rodziny dochodziły swoich praw i wnosiły o odszkodowania od domańskiego ze względu na to, że jego działania doprowadziły do znacznego pogorszenia się ich statusu materialnego. Z tego powodu w czerwcu 2003 roku sąd przyznał 75 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie Krasonia, a w grudniu tego samego roku 57 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie Różejewicza. Niestety, to też jest taki bardzo smutny wątek, bo ze względu na sytuację Domańskiego, czyli na jego dożywocie, należności miały być trudne do wyegzekwowania, ponieważ nie miał możliwości pracy w tym czasie i nie było podstaw do tego, aby należności ściągać od jego rodziny. Nie udało mi się niestety dotrzeć do tego, czy ostatecznie rodzinom ofiary udało się uzyskać należne im pieniądze, czy nie. Poza oczywistymi tragediami rodzin ofiar, pojawia się w tej sprawie też kolejny taki bardzo bolesny wątek, czyli. Sytuacja tych rodzin po śmierci ich bliskich, bo wspominały one, członkowie w zasadzie tych rodzin, że zostali zostawieni trochę sami sobie i nie mieli za bardzo pomocy ani takiej materialnej, po prostu, ani też nikt im na przykład nie proponował jakichś porad psychologów czy pomocy prawnej. I na przykład rodzina pana Człapy. Czyli tego dozorcy parkingu, drugiej ofiary, Domańskiego, wspominała, że nie mieli pełnomocnika na rozprawach, bo nie wiedzieli, że w ogóle mają do tego prawo. Poza tym, oczywiście, ich sytuacja materialna bardzo się pogorszyła. I żona pana Człapy, pani Teresa Człapa, wspominała, że bardzo dla niej bolesne było też to, że ludzie plotkowali w ogóle, że ona się niby obłowiła na śmierci swojego męża. Ci ludzie wnioskowali tak chyba po tym, że miasto obiecało zapłacić za pogrzeb, a ostatecznie nawet do tego nie doszło i rodzina musiała opłacić sama ten pogrzeb. Jedynie wspominali, że otrzymali jednorazową pomoc z opieki społecznej, finansową, a tak to właściciel firmy pogrzebowej nie wziął pieniędzy za trumny, karawan i wieńce, bo jakby poruszyła go ta historia i ich sytuacja. Rodzina pana Czławy wspominała też, że w czasie procesu domański cały czas się uśmiechał, robił miny, żółgumę i co ich chyba jeszcze bardziej zabolało, to to, że obrońca domańskiego mówił o panu Wiesławie jako ten parkingowy i nawet jego córka po prostu w końcu nie wytrzymała i krzyknęła, że ten parkingowy też miał imię i nazwisko. I to też jest o tyle jakoś tam poruszające, bo w źródłach, które czytam przygotowując się do omawiania tej sprawy. Oczywiście wszystkie znajdziecie w opisie. W większości przypadków właśnie pan chłapa też jest opisywany jako albo pracownik parkingu, albo dozorca i ze wszystkich źródeł zdaje się, że tylko w jednym w ogóle pojawia się jego imię i nazwisko. No więc takie to jest bardzo przykre, bo na przykład dane Wojciecha Krasonia i Piotra Różejewicza były podawane także w innych źródłach. Oprócz tego, jeszcze znowu w czasie procesu pani Teresa, żona pana Człapy, była oburzona takim stwierdzeniem, które wypowiedział obrońca Domańskiego, który powiedział, że na nieszczęście mój klient zostawił w samochodzie spodnie z legitymacją. I ona to podsumowała w ten sposób, że to znaczy, że szczęściem byłoby, gdyby go do tej pory nie złapano. I jakby, no ja rozumiem, że obrońca ma bronić swojego klienta, nieważne co, ale też jakby rozumiem ten jej żal. Z kolei na przykład sytuacja pani Beaty Różejewicz była o tyle trudna, że wiadomo, że y, śmierć tak bliskiej osoby to już y, jest straszna tragedia, ale ponadto oni mieli malutkie dziecko wtedy, jak pan Różejewicz został zabity. Jego żona po tej tragedii została praktycznie bez środków do życia i zamieszkała z matką, żeby w ogóle się utrzymać. I wspominała też, że w sumie w obliczu tej tragedii pomogli jej tylko koledzy jej męża z różnych korporacji taksówkarskich, którzy najpierw złożyli się na pomoc finansową dla niej, a później wspierali ją w czasie procesu. Pani Marianna Różejewicz, czyli matka Różejewicza, podsumowała całą tę tragedię słowami: Tego, co zrobił, nie da się wybaczyć. Oby się utopił w naszych łzach. Jedynym takim, może trochę ogrzewającym serce aspektem tej sprawy jest to, że co najmniej do 2010 roku koledzy zamordowanych taksówkarzy o nich pamiętali i. Co roku w rocznicę ich śmierci razem udawali się na cmentarze i odwiedzali ich groby. To już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Zachęcam Was do wejścia w opis odcinka, tam znajdziecie wszystkie źródła. Jeśli zainteresowała Was ta sprawa, to naprawdę warto poczytać. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Czy może słyszeliście wcześniej o tej sprawie? Może czy znacie jakieś dodatkowe szczegóły? Bardzo zachęcam Was do zostawiania komentarzy. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na mojego Instagrama. Bądźcie dzielni, myjcie często ręce, pijcie dużo wody i do usłyszenia już niedługo.